O fuck! Te skurwysyny! You here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Luka goers always win. Się nie zesraj. Then why are you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Nie, damy wam wpierdol. It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals. We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down? They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Zależy dla kogo? Well, not my Jekt. Even 10 years after he left, just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Hell yeah. Skurwysyny, pokonamy was! Mimo tego, że w Blitzballu jestem chujowy. Tak, chujowy gracz was pokona i co wy z tym zrobicie? To będzie dopiero humiliacja. Ale ten, o tym Blitzballu powiem nieco później. Wy też trenujecie, by zostać graczami Blitzballa? Wiesz co, naprawdę lubię czytać święte księgi. Niech dają nam słodycze, kiedy dobrze się uczymy. Wow, zbugowałem ich na chwilę. Proszę o jakąś skrzynkę albo jakiś sklep. Jesteś sklepem? Niech bestie Kilika wygrają tegoroczny turniej. Niech staną się znakiem, który wniesie radość i nadzieję w życie ludzi w Kilice. Świątynia Kiliki to świątynia ognia. Nawet klasztor prób jest skąpany w płomieniach. Ci, którzy lekceważą przykazanie i wstępują tam bez pozwolenia, mogą postradać życie. Najwyżej się spalę, co mi tam. Let's fucking go. O, jest sfera zapisu, całe szczęście. Mogę też strzałkami ten sterować, jak i Firehand, ale wolę analogiem akurat. Tutaj. Tak, to jest druga sesja. Całe szczęście, że nawet tutaj ten... jest jeden, jest dwa, co oznacza, który to jest zapis. Hell yeah. Kici, kici. Przestań potrząsać tak głową. I think Waka needs to do a little more praying. Please, let Waka's prayers be heard. Czy kiedykolwiek czyjeś modły zostały wysłuchane? Lord O'Holland, guide our feet. Dobra. Ja też tak zrobię, niech będzie Firehand. O, poprawnie Tidus to zrobił. Skopiowali animację Waki, tyle. O, kto to? A, wiem kto to. A summoner, are you? Nałóż jakiś koc czy coś, kurwo. My name is Yuna. Nie w obsranych stringach chodzisz. Donna? So, you're High Summoner Braska's daughter. That's quite a name to live up to. My. And all these people are your guardians? My, what a rabble. As I recall, Lord Braska had only two guardians. Gówno mnie to obchodzi. Quality over quantity, my dear. Whatever were you thinking? I have need of only one guardian. Right, Bartello? Nie wygląda zbyt mądrze, więc o. I only have as many guardians as there are people I can trust. I trust them all with my life. To have so many guardians is a joy and an honor. Even more so than being my father's daughter. Wiesz, co jest jeszcze honorowe? I would never posiadanie poprawnych ubrań. So, Lady Donna, I ask of you, fuck off. Leave us in peace.
You do what you want, Portela, we're leaving. Tak, czasami też gra aktorska w tej grze jest wątpliwa. Otóż chodzi mi... Zaraz, może powiem po scence. Someone she can trust with her life. I wondered, did Yuna feel that way about me? Skoro chcesz, żebyś został jej strażnikiem. Bo lubi. Lepiej się uśmiechać od czasu do czasu, niż mieć wieczny uśmiech jak pewien debil. Tak więc no, jeżeli chodzi o ten... Może jeszcze zapiszę. Dobra. Zresztą i tak zaraz będzie klasztor, więc... Mogę to powiedzieć wtedy. The faith is below. Let's do it. Navia, to jest faith. A, okej. But first, the cloister of trials. Kamari, Waka, ready? Bierzmy te wszystkie kule. Stawiajmy je do gniazd. Otwierajmy drzwi, pchajmy klocki. Klocki miałeś pchać, nie mnie. Hey, what gives? Ty brutalu. No to przecież już byłem, nie? We'll be back as soon as we can, okay? Oh, sure, soon, like tomorrow soon, I bet. A niech sami sobie się pierniczą z tymi kulami. Spadam stąd. Nie mogę spaść. Chyba muszę poczekać, aż winda wróci w górę. A, dobra. Już poszła, nie widać. Then why are you here? Co cię to obchodzi? Hey, I'm not a guardian, so I'm not supposed to go in, right? Not a guardian, you say? Hey, wait! Zajebiście. Let me go! Puszczaj mnie, mięśniaku! Go! Hey, what's a big idea? Zamiast tak gadać, możesz przeskoczyć na terra firmę. No. This is bad. Really bad. Ale hej, to dopiero drugi raz się wpierdzielasz tam, gdzie nie trzeba. Co może się źle stać? Co najwyżej mogą cię zabić albo zlinczować. Zaczekam. Dobra, już poczekałem, wystarczy. Ej no. Nie ma wyjścia, trzeba to zrobić. Ale przecież powiedzieli nam przed chwilą. Yuna powiedziała, że chce, żebyś był jej strażnikiem, więc co to za problem. Nie tak, że mogę poczekać na zewnątrz. Jest! Hurra! Nie mogłem się tego doczekać. Tak więc no. Wyciągnę mój opis przejścia. Chyba, że... moment, to jakoś tak... Niezbyt dobrze to widzę. Okienko gry jest za duże. Ale dobra, jakoś sobie poradzę. Okej, więc tak. Tak to, co chciałem powiedzieć wcześniej, chodzi tu... Kurde, ale ja tak sobie myślę, czy oni się gdzieś teleportują, że to... Tam czekają na mnie na samym końcu, a ja tutaj w tym całym purgatorium muszę siedzieć? Ja pierniczę. W sumie to mogę tak zrobić. Kurde. I tak trochę... walić to. Tak więc no, to co chciałem powiedzieć wcześniej, to... z tym grą aktorską, no nie? Otóż, jako że Final Fantasy X jest jedną z pierwszych gier z grą aktorską, no nie? Przynajmniej RPGów, to... Zaraz, gdzie ciebie muszę zostawić? Teraz... Take this fear back and go through. Dobra. Myślę, że kurde chyba... jak to się mówi, na telefonie to zobaczę. Będzie najlepiej, tak więc no, chwila, moment. Z tym całą grą aktorską jest to, no nie? Jako, że
ta gra była jedna z pierwszych posiadających voice acting, no nie? Tak dalej, to musieli tam trochę zaniżać koszty, że tak powiem. I angielska gra głosowa, nie dość, że ten brzmi już sama sobie czasami dziwnie, to jeszcze musieli ludzie przyspieszać ją i spowalniać, żeby ten pasowała do ruchu ust. Teraz Cloister of Trial Walkthrough Itch. I tutaj, tak, to tutaj. Tak więc no. A jako, że ruch ust jest bardziej zsynchronizowany z japońską wersją tej gry i oczywiście z japońskimi dialogami, to niestety, no, tak jest. Niestety tak jest, trzeba brać to, co się ma. Dobra, jest. W następnym pokoju musimy to zrobić. Na razie wszystko jest liniowe i proste, ale zaraz to się zmieni. Tawusz. A? Nie, zaraz. A, okej, rozumiem. Nie tą sferę. Tamtą, którą wsadziłem wcześniej. Ja pierdzielę! Nawet z opisem przejścia się wszystko mi wali. Na ryj! Okej. I tak, co tam jeszcze mogę o tej grze powiedzieć? Sam kurde nie wiem. Miałem kurde wczoraj przed snem. Myślałem sobie, jakie to zarąbiste sprawy. O jakich to zarąbistych sprawach pogadam, no nie? Fuck this shit! Moment, chyba wiem. Moment, wiem chyba. To piedestału, tak? Fuck me. Nie znoszę tego! Wpierdzielaj się tu! Co? Glif ci odpycha. Na chuj! Oh my god. Czemu mnie odpychasz, debilu? Chyba że... Ja pierdzielę, ale ze mnie debil. Dobra, siedź tu. Teraz, left and insert into the door. It will take sphere back and go through. Okej, więc ciebie muszę... Dobra. No, niby muszę to wsadzić... tam na wprost, ale mnie to odpycha, więc... Niech to! Miało być tak fajnie! Ale nie, muszę wszystko spierdolić jak zwykle. I'm sorry, wiem. Czemu mi odpycha? A, okej. Chyba. Co, co? Dotknij. Ja pierdzielę, ale ze mnie matą. Dobra. Dobra. Ciebie weźmiemy. Tak. To w takim razie może pogadam o całej serii Final Fantasy, bo... trochę tak... nie mam innego takiego... pomysłu na gadanie w tym miejscu. Wiedziałem, że powinienem był, kurde, ten... jakby to powiedzieć, wyspać się przed robieniem tego elpa, ale dobra, nieważne. Tak więc no, jeżeli chodzi o całą serię, to osobiście mam doświadczenie z finalami od 1 do 10. 11 się nie wlicza, bo to jest MMO. W sumie to sam jestem ciekaw, co z 11 jest. W sumie jakby ten, te całe finalowe MMORPG
są dość wkurzające, ponieważ mają abonament, za który trzeba oczywiście płacić. Tak więc no, hell yeah, dlatego, co by tu innego powiedzieć. Tak czy owak, no, trochę żałuję, że sfera niszczenia, zaraz, path will open, take the sphere, a dobra, zostawić na razie, dobra, zostawię ją. I tak, Shining Panel. Tutaj. Click one click a sphere. Pedestal. The shining... Okej, okay, dobra. Wiem. Tak, 11 się nie wlicza, bo to MMO. Płatne MMO. Jakby było darmowe, to już bym do tej pory wypróbował dawno temu. Kurde, włóż ją najpierw. Dziękuję. Tak, 12 też grałem, 13, 14 nie, bo to też MMO, no i w 15 niestety też nie, bo nie mam PS4 ani Xbox One, ale całe szczęście ta wersja wyjdzie na ten, jak to się nazywa, na pecety. Sobie ją ogram, mam nadzieję. Tak samo jak chciałbym ograć Tekena 7, ale kurde, w życiu tego chyba nie zrobię, bo... Jak na razie, nie w życiu, bo jest ten, teraz... To the recess below... A, okej, dobra, wiem, o co biega. Muszę tutaj jakoś zejść na dół. W sumie ta układanka też wcale aż taka skomplikowana nie jest, ale wiem, że bez opisu przejścia to by mi na pewno zajęło wieki. Tak więc no... Kurde, a ta 15 to też święty graal i moje przekleństwo do jasnej cholery. Wiem, że już pewnie o tym mówiłem nie raz, ale powiem jeszcze raz, bo mogę, że ten 15 miała wyjść na PS3 kiedyś pod nazwą Final Fantasy vs 13. Specjalnie tą konsolę kupiłem dla tego Finala i jeszcze dla Tekena 6, który całe szczęście przynajmniej on wyszedł. I The Last Guardian, z którym no wiadomo co się stało, jeżeli wiecie o co chodzi. Czerwony N, co to kurde jest? N! Nadgarstek? Zaraz. Wydaje mi się, że to jest ekwipunek, ale... stój, ekwipunek. N. A, o, nareszcie! Coś dobrego. Dobrze, że mu nic nie kupowałem. Nawet nie było nawet tego, szansy, by coś kupić. Fuck. Wiem, co zrobić. To chyba będzie koniec, mi się wydaje. Tak, to już będzie końcówka. Więc nie było tak źle. Hurra dla opisów przejścia. Ale no... Ten jeszcze, ten... klasztor nie jest taki zły, to kurde, następne będą coraz gorsze. Dobra, jeszcze muszę wyjąć. Ale kurde! Jestem sam, do jasnej cholery. O, wziąłem ze sobą kulę! Sprzedam ją na Allegro. Okej, dobra. To by było na tyle. Zaraz. Tylko Wi-Fi wyłączę na telefonie. Okej. W sumie mogę też... Czy mam... Dobra, mogę też przeglądarkę wyłączyć. Leci. Whoa, whoa, whoa! No co? It was Donna and that big musclehead man. Yuna will be the one to suffer the consequences. Ale jakie są konsekwencje? What consequences? Właśnie. She could be excommunicated. Oczywiście, jak zwykle. Ej! Spadaj. The chamber beyond is a sacred place. Only summoners may enter. What? Even guardians can't go? It's taboo. Oh. W sumie jestem ciekaw, co tam jest. Oczywiście wiem, co tam jest, ale gra jeszcze o tym nie mówi, więc. So what's in there anyway? The faith, remember?
Oh yeah, that thing, right. The Faith are people who gave their lives to battle sin. Yevon took their souls, willingly given from their still living bodies. Huh? Now they live forever, trapped in statues. But when a summoner beckons, the souls of the Faith emerge once again. That's what we call an Aeon. All that in this room? So what's Yuna doing in there? Na co może robić? She prays with all her heart for a way to defeat sin. Tak więc no, o tym też właśnie chciałem powiedzieć, czym są te jony i tak dalej, no nie, więc tak jak to Lulu powiedziała, są dusze ludzi. I każdy Aeon reprezentuje kogoś innego, że tak powiem. Za Chiny nie pamiętam, kto jest kim. Musiałbym zobaczyć online mniej więcej. Chciałem z tobą pogadać, nie pchaj mnie! Śmierdziel. Ty też masz animację facepalmowania? Just wait. Dobra, teraz chyba trzeba czekać. Nawet nie chciałem do drzwi podejść! Dobra, ty jesteś niebezpieczny, uciekam od ciebie. Zero i z kasa. Just wait. Właśnie to robię. Jej, Lulu! Co masz do powiedzenia na ten temat? Dobra, chyba muszę wyjść. O, no właśnie. I dostaliśmy nowego Aeona, proszę państwa. Zaraz zobaczycie, jaki to jest. No jeżeli znacie się na finalach i... to chyba wiecie. Podpowiedź ogień. That song we heard there in the temple, I knew it from my childhood. It was proof that Spira and Zanarkin were connected, somehow. At least to me it was. Maybe that's why suddenly I felt like I just wanted to go home. Szczerze mówiąc, ja bym też chyba się tak czuł. Tell them, but the words wouldn't come. Yay! Co? Czemu Y zamiast I masz? Zaraz to naprawimy. Usuń? Wprowadź, dobra. W sumie nie, trochę nie podoba mi się to, że ten czasami spolszczają w tłumaczeniach imiona i tak dalej. Tutaj nie pasuje to. Na pewno, tak, Ifrit. Tak więc no, to jest... w tej grze drugi mój najulubieńszy Aeon, że tak powiem. Jest fajny! Szkoda, że nie można zobaczyć tylko jego... całego tego. A mniej więcej chodzi o to, że to jest wielki, wkurzony, napakowany pies, który zieje ogniem. Mogłem go nazwać Reksio, ale ze mnie dureń. Ja pierdzielę. Tak czy owak, no. Jeżeli chodzi jeszcze o finale, to właśnie tak jeszcze wypowiem się o całej serii. Po scence! Albo może zobaczymy, zależy co będzie w tej scence. Te animacje. Lubię to, że jak czasami jest tak, że jak ludzie gadają w grach, to tylko im potrząsają się łby. A usta wcale się nie ruszają. Tęsknię za moimi widzami na YouTubie. I thought I had put my feelings for Zanarkin behind me. Ciężko by to było zrobić. Ja tam wciąż zabijałem stokiem od czasu do czasu tęsknię. They grew inside me bigger and bigger, till I was just about ready to burst. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Chociaż z drugiej strony od czasu do czasu dobrze jest popłakać. Are you okay? I...
I don't know. What do you want to do? To scream real loud? Wrzeszcz! Coś mnie dziabnęło za tyłek. Dobra. Tak, właściwie o tym może powinienem był powiedzieć nieco wcześniej, jak już mówiłem o tej serii. No w sumie nie było okazji, tak czy siak. Mimo tego, że finali jest z 15, nie wliczając tych wszystkich spin-offów i tak dalej, no nie? To trzeba przyznać, że... trzeba powiedzieć, że... nie są między sobą powiązane finale, jak już to tylko parę tych... tak jakby... nie tematów, no... jest... finale są powiązane ze sobą tylko paroma elementami, na przykład te eony, które w części na część są takie same, ale nazywają się nieco inaczej. Kurde, powinienem był zmienić. Co tam jeszcze? Na przykład muzyka też tam parę motywów się powtarza, tam może ze 2 czy ze 3. Jak na przykład ten muzyczka zwycięstwa, którą zapewne słyszeliście nieraz. Jak rozwalamy przeciwników, zaraz zademonstruję. Czarna magia. O. Właśnie to. Może poza 13, bo w 13 nie ma tego. W 13 dużo kurde rzeczy nie ma. 13 to taka trochę dziwaczna. O fuck. Powinniśmy się z nim bić? Powinniśmy? Chwila. Nie, nie będę się lał, nie chce mi się. Tak więc no, moim zdaniem, jeżeli, nie wiem, będziecie chcieli się zaznajomić z tą serią czy coś, to w takim razie możecie zacząć gdzie chcecie, ale oczywiście każda z tych części jest... kurde! Wiem, rozumiem, cicho sieć! No w sumie każda część jest dobra do zaczęcia ich tego całego tego zaczęcia zaznajomienia się z serią, jednak no są pewne miejsca, które są lepsze od innych, tak więc w ten sposób powiem. Ale hej, przynajmniej jak na przykład zaczniecie od tej dziesiątki, no nie? To nie musicie wiedzieć, co się działo w dziewiątce, ani w tych, co w finalach, co są wcześniej, żeby móc... Tidus już się bił? No problem. Nie, zaraz. Ty chyba nic nie zrobiłeś też. Więc zdolność... specjalne. Tak, to chciałem. Okej. My turn now. Come on! Leave that one to Luke. Wiem! Zamknij ryj! Muszę coś zrobić, żebym expa dostał! Jasnej, ciasnej. Well then, what next? Czarna magia... woda! Pist! Ale jednak tak, no... kurde, zgubiłem wątek! Ja pierdzielę, ale ze mnie debil. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to, że pierniczę 3 po 3. Ale no, tak jak chciałem powiedzieć, finale nie są ze sobą powiązane, chyba że mają w swoim tytule ten sam, tą samą liczbę, na przykład 10, 10, 2 są ze sobą powiązane, Crisis Core, Final Fantasy 7, Final Fantasy 7, Dirt Cerberus, Final Fantasy 7 i tak dalej, to te gry są ze sobą powiązane i w sumie dużo tych gier związanych z siódemką jest, szczerze wam powiem, ogólnie spin-offów. Jest film kinowy, nawet w dwóch wersjach, jest OVA anime, Last Order chyba, o ile dobrze się pamiętam. Oczywiście Final Fantasy VII Last Order. Ale hej, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o siódemkę, to no... zawsze możecie tylko i wyłącznie ukończyć oryginał. Jak wam się spodoba, to wtedy zabierać się za spin-offy i prequele i co nie tylko. Bo jednak, no, siódemka była pierwsza.
i według niektórych to jest najlepszy final, jaki kiedykolwiek wyszedł. Moim zdaniem siódemka jest bardzo dobra, ale przereklamowana trochę. Nie bijcie. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi. Kurde, ja chcę w końcu zmienić ten mój overdrive, to jak się ładuje do jasnej cholery. Mogę to zrobić? I nos mi spędzi. Już nie. Gij! Będziemy palić marihuanę. Hell yeah!